Ziemia to błękitna planeta w 2/3 pokryta wodą. Z tego tylko 1% to woda zdatna do picia. Myślisz, że problem braku wody dotyczy tylko Afryki? Nic bardziej mylnego. Woda to bezcenny skarb, a jej brak wpływa na całe życie Ziemi. A przecież woda, która płynie w kranie, to nie jedyna, którą zużywamy. Jedzenie, ubranie i każdy przedmiot powstają przy jej użyciu. Na szczęście mamy swoje sposoby na jej oszczędzanie. Będziesz zaskoczony, jak drobne zmiany, na przykład wybór trybu niskiego zużycia wody w zmywarce, są skuteczne. Teraz budowanie zrównoważonej przyszłości jest prostsze niż myślisz. Spójrz, zeroemisyjny wodorowy samochód to nowe oblicze transportu, a zautomatyzowane farmy akwaponiczne to pionierzy nowoczesnego rolnictwa. Pożyteczne dla środowiska przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki retencyjne pomogą w łagodzeniu skutków suszy. Jeśli połączymy je z nowoczesną technologią, będziemy mogli skutecznie uzupełniać niedobory wody w głębokich warstwach gleby. Sam deszcz to już za mało, aby uchronić nas przed suszą. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona leży w interesie nas wszystkich. To ostatni moment, żeby dać z siebie 100%, bo wody na świecie nie przybywa. Tak niewiele potrzeba, by zadbać o przyszłość Ziemi. Sekret tkwi w systematycznym i konsekwentnym działaniu i zmianie dotychczasowych przyzwyczajeń. Musimy dbać o sposób, w jaki korzystamy z zasobów naturalnych. Woda, wodór, węgiel to zasoby życia, które odpowiednio wykorzystane mogą zmienić naszą przyszłość.